Kult Pachamama. Czy papież jest heretykiem? Posłuchajcie odpowiedzi na to pytanie. Papież jest ostatnio krytykowany za kult, którego podobno się dopuścił bogini Pachamamy podczas synodu amazońskiego w Rzymie, który się odbył. Bogini, która pochodzi z Peru, Boliwii, jest też ogólnie w Ameryce Południowej, ale w tych miastach, państwach szczególnie. I jest to Matka Ziemia, ta figurka przedstawiająca Pachamanę pojawiła się w ogrodach watykańskich, później na chwilę też w Bazylice Świętego Piotra. Są osoby, dla których to jest potwierdzenie, że papież jest heretykiem, że papież sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu, że jest to profanacja czy desakralizacja Kościoła. Podpisali się pod specjalnym listem kardynałowie, kilku kardynałów, kilku biskupów. To są ci sami cały czas kardynałowie i biskupi, którzy krytykują papieża i pokazują, że jest on niewłaściwie wybrany, że nie mogło być czegoś takiego jak abdykacja Benedykta XVI. I cały wątek. Jedno to jest problem, który tutaj się pojawił bądź nie pojawił, a druga sprawa to jest głośne powiedzenie, zakomunikowanie całemu światu, papież jest heretykiem. I tę informację mają kupować katolicy i wielu kupuje niestety, karmiąc się takimi treściami, jako tylko woda na młyn. Rzeczywiście tutaj słuchamy jednego biskupa, tutaj drugiego. Nie patrzymy, czy to jest biskup być może ukarany albo wydalony, albo ksiądz, który jest w ekskomunice tylko dlatego, że ma poglądy, które nie są poglądami katolickimi. A to jest woda na młyn, żeby być przeciwko papieżowi Franciszkowi. Otóż moje zdanie, pytanie się pojawia, więc też i moje zdanie w tym temacie. Przede wszystkim, jak mówimy o kulcie czy wierzeniach Indian, to Indianie są zasadniczo w religii monoteistycznej, czyli jest Bóg, który jest twórcą wszystkiego, który panuje nad wszystkim i ma tutaj do pomocy różne boginie, czy tam różne duchy, i wśród nich jest Matka Ziemia, do której mają jakiś szacunek. I to nie jest oddawanie czci Bogu, tylko mają szacunek. Po co mówię to tło? Dlatego, że nasz papież jest z Ameryki Południowej i on zna te wierzenia i zna ten kult. O ile to w ogóle można nazwać kultem, to jest bardziej taki folklor, w którym się uczestniczy. Pije się wódkę, toast i pierwszego łyka trzeba dać na ziemię, Matce Ziemi. I no, to coś takiego funkcjonuje. I w Ameryce Południowej bardzo przyjmują, że wszystkie tego typu zachowania u Indian, u ludzi, którzy są już też w cywilizacji trochę bardziej zachodniej, należy inkulturować. A najłatwiej inkulturować, wprowadzając je do liturgii, pokazując, że chociażby taka Matka Ziemia, która karmi, która daje, która się troszczy, że to jest Maryja. Mamy Matkę Chrystusa, Matkę Boga, Matkę Prawdziwego Światła, która karmi nas Chrystusem i daje nam Chrystusa. I to się dzieje przez liturgię, więc to jest coś normalnego, że w liturgię wkłada się tam wierzenie Indian czy folkloru, bo nie można tego odrzucić, tylko trzeba w to wejść i pokazać, jakie powinno być prawdziwe rozumienie, ale nie narzucając, tylko wchodząc w myślenie danych ludzi. Na tym polega inkulturacja. I pytanie jest tutaj, czy Franciszek przegiął, czy nie przegiął, bo mówienie o nim, że jest heretykiem, to jest, jeżeli ktoś chce kogoś zrobić heretykiem, to go zrobi. Dla niektórych ja jestem heretykiem i udowadniają cały czas, że ja jestem heretykiem. I ktoś będzie myślał podobnie o papieżu Franciszku i to jest tylko dla niego woda na młyn, żeby to udowodnić. Tymczasem papież nie modlił się do Matki Ziemi. To nie był ten kierunek. Nie oddawał czci i nie oddaje. To jest człowiek całkowicie Boży. Natomiast trzeba umieć stanąć przed tym, co wyznają dane plemię, dane dany szczep, jakkolwiek byśmy to nazwali, dany kraj, co przyjmuje jako jakiś folklor, którym żyje, wejść w to i wyjść swoimi drzwiami. No, to jest cała trudność. Jan Paweł II, jak był w Boliwii i w Peru w 1988 roku, to on też powiedział, że macie bardzo duży szacunek do Matki Ziemi. Użył takiego sformułowania, pokazując, że to jest dobry szacunek. Nie trzeba to odrzucić, tylko to jest coś dobrego. To zdjęcie, które tutaj widzicie, Jana Pawła II, w tym pióropuszu królewskim danego konkretnego szczepu, no i ktoś powie, no udaje szamana i teraz właśnie jest zaklęcia jakieś wypowiada. No, ktoś, kto nie lubi Jana Pawła II, tak zrobi, albo że się ośmiesza. A tak nie jest. Trzeba pokazać, jestem z wami, żeby wam mówić później o Chrystusie. I to robi również papież Franciszek. Inkulturacja jest zawsze problemem i zawsze jest wystawiona na oskarżenia. Tutaj można się pytać, czy wzięcie statuetki Pachamama do Rzymu, czy to jest akurat, czy wzięcie do Europy, czy to jest właściwe? No, to można się... Ale to są pytania o inkulturację. Franciszek ma swoje rozeznanie i taką podjął decyzję. Dobrze wiemy, gdy pierwsza Ewangelia była głoszona w Chinach, w Japonii, gdzie tam się bardzo zasłużył Matteo Ricci, który wszedł w inkulturację, który jako duchowny miał strój duchownego chińskiego. I już miał dostęp do dworu. I w pewnym momencie mówi Kościół, to jest błąd, to jest za daleko posunięte w inkulturacji. I wycofał Matteo Ricciego i wszystkie dokonania ewangelizacyjne w Chinach i do dzisiaj w Chinach nie możemy wejść z Ewangelią. Do dzisiaj jest to bardzo trudne. A wtedy mieliśmy otwarte drzwi do cesarza, ale to było związane z inkulturacją. I czasem powiemy, że to jest błąd, że to jest za daleko posunięte. Musimy dojrzeć, żeby za 300 lat móc to powiedzieć, ale już będzie za późno. Te drzwi się już zamykają. Więc inkulturacja jest czymś, co stawia znaki zapytania i ktoś musi podejmować decyzję. Człowiek najlepiej, żeby to robił ten, który jest w danym temacie, jest w danym kontynencie, jest w danej kulturze. I tak jak Jan Paweł II mówił o murze berlińskim, jak mówił o komunizmie, to on się na tym znał, bo to jego dotyczyło, o podsłuchiwaniu spowiedzi, o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jan Paweł II o tym mordzie, o tym wszystkim, on to rozumiał z innej strony. A ktoś, kto nie jest w tej kulturze, nie będzie tego rozumiał. My dzisiaj mówimy, że nie rozumieją na Zachodzie, również Kościół na Zachodzie nie rozumie naszej sytuacji polskiej, gdzie się broniliśmy wiarą przed komunizmem. I dzisiaj tego nie rozumieją. Z pewnością nie rozumieją. Podobnie jak my nie będziemy rozumieć Ameryki Południowej i tego, w jaki sposób dochodzą do Indian, do ich serc księża katoliccy. I jak to cały czas robią, chrzcząc, pokazując, że jest miejsce dla Chrystusa w tym, co myślicie i jak myślicie. Jest w tym miejsce dla Matki Bożej. Także całym sercem jestem z papieżem Franciszkiem i zachęcam, żebyśmy mieli takie podejście, to się nazywa presuponendum, domniemania dobrej intencji. I tego, żebyśmy się doszukiwali, a żebyśmy się nie doszukiwali, patrząc na papieża, czy już jest heretykiem, wyklęty, przeklętym, czy coś jeszcze, czy już złamał pierwsze przykazanie, czy już nie jest papieżem. Te poszukiwania to jest protestantyzm. Protestantyzm, który jest zawsze osłabianiem więzi z papieżem. I od tego się zaczynało i proszę, żeby osoby, które robią to w imię obrony wiary, nie protestantyzowały Kościoła. Zachęcam was do posłuchania mojej konferencji o trzymaniu z Kościołem, którą powiedziałem miesiąc temu. Teraz będzie za chwilkę na zakończenie tego materiału. Posłuchajcie, myślę, że warto jeszcze ten temat rozwinąć. Tymczasem kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał koniecznie i kolejne pytania zadawajcie pod odcinkiem numer 200. I jeżeli chcecie przejść dalej do konferencji o trzymaniu z Kościołem, zachęcam. Z Panem Bogiem.